witam na kanale Team Roślina po krótkiej przerwie. W odcinkach dzisiaj jest, jak widzicie już po tytule, no mój kanał umarł. Wyświetlenia spadły i to tak mocno, bo z około 40-50 czy tam 20, no spadło do jakichś 5. Niestety w tym filmie chcę wam przedstawić powody, które według mnie doprowadziły do tego, że mój kanał umarł. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj jest film bez jakichkolwiek animacji, jest tylko intro, bez muzyczki, taki film pogadankowy. Ponieważ zbliżają się duże zmiany, dlatego teraz już nie będę jakby jakoś przeciągać długo tego, co było. No i co, zaczynamy. Więc moim zdaniem pierwszy taki błąd, swego rodzaju błąd, który doprowadził do tego, że mój kanał już był skazany na porażkę i nie odnosi jej na to, że nie odniesie żadnego sukcesu, no to jest to, że zaczęłam źle nagrywać. Nie chodzi tu o montaż, nie chodzi o miniaturki, bo filmy robiły pierwsze 4 filmy z Jabora, które a propos dostały swoją odnowę, zrobiły fajne wyświetlenia. Pewnie dlatego, że to były filmy takie, jakby oprowadzam was po Jaworkach, nie? Więc to może tak większa ciekawość, jeśli ktoś nie był w Jaworkach, to może też dlatego. Ale no, powinienem zacząć od filmu, w którym przedstawię, co mniej więcej będę nagrywać. Czyli czy będę nagrywać gry i vlogi, czy same gry, czy same vlogi, czy jakieś poradniki, czy w ogóle jeszcze coś innego. A ja zacząłem tak po prostu. Tak po prostu, tak znikąd w sumie to się wzięło. Do dzisiaj żałuję tego błędu, ale nie chcę teraz go naprawiać poprzez chociażby stworzenie nowego kanału. Nie. Nie ma to sensu większego, bo 106 subskrypcji. Tak szkoda mi tego, powiedzmy, zostawiać i zaczynać w ogóle na nowym koncie. To tak, ten będę próbować ratować ten kanał. To się pewnie nie uda. Ale co poradzisz? Kolejnym powodem, takim późniejszym już, bo mój kanał z 20 wyświetleniami się trzymał, długi czas, musicie to przyznać. Większość filmów i tak jest usunięta, więc szkoda trochę, bo mógłbym przedstawić kolejne renowacje. Ach. Ale wracając. YouTube jakby zmienia się na lepsze dla dużych kanałów. Załóżmy 100 tysięcy. Kanał 100 tysięcy subskrypcji ma, powiedzmy, lepiej w algorytmach. Nie przez swoją wielkość, ale przez to, że YouTube właśnie idzie na rękę, czy tam tak jakby pomaga, nie wiem jak to jakby nazwać, tym większym i jest coraz bardziej przeciwko tym małym kanałom, choćby moim, choćby pokroju mojego kanału, który no, jest martwy w zasadzie. Ledwo, wiesz, jakby dla mnie 5 wyświetleń to już jest sukces teraz przez to, co się dzieje. Kolejnym powodem jest zielona przygoda. I pewnie się teraz urwiecie za głowę i zaczniecie się tarzać po podłodze i śmiać. Ale jak to zielona przygoda przecież się tak dobrze trzymała? No trzymała się. Pierwsze chyba 3-4 odcinki, na pewno pierwsze 2, miały 40-50 wyświetleń. I zielona przygoda to jest kolejny, powiedzmy, światełko do tego, żeby mój kanał umarł. I dlatego jednak zakończy się ona sezonem pierwszym. Bo nie chcę pogrążać swojego kanału jeszcze bardziej. A zielona przygoda nie miała sensu, była skazana na porażkę od początku. Ja to wiedziałem, wszyscy to wiedzieliśmy, że ona się i tak skończy. Nie będzie to seria, która trwa wiecznie, to jest seria na chwilę, to był eksperyment, który jest niezaliczony niestety. Ale jakieś minimum 100 wyświetleń przyniosło. Dlatego też sezon drugi został usunięty z mojego kanału i nie będzie sezonu drugiego. I mój kanał, powiedzmy, przejdzie transformację. I nie wiem, czy to już widać, u mnie widać to tylko na razie. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy widać. Bo wiecie, że mój kanał nazywał się pierwotnie teamroślina.pl, to pl zniknęło, no i teraz jakby był kanał Team Roślina, teraz jest Team Roślina Eko. Za 2 odcinki
Nie, trzy, bo jutro wyleci jeszcze jeden film pogadankowy i vlog z działki. Puszek, nie skacz mi. Błagam cię, puszek. Wytnę to, muszę to wyciąć jakoś. Albo nie. Nie będę tego wycinać, nie chce mi się trochę. Jestem zmęczona, jak widzicie, jestem już umyty i pooglądam sobie trochę YouTube'ów i pójdę spać. Dosłownie. Bo jutro jadę na działkę. Chyba, że pogoda będzie przeciwko mnie bardzo prawdopodobna, to będzie jak film pogadankowy zamiast działki. Ale wracając. Na czym to ja skończyłam? O nie. Skończyłam chyba na tym, że no właśnie o zielonej przygodzie mówiłam, nie? Kolejnym moim zdaniem punktem jest to właśnie o Team Roślina Eko. O tym będzie materiał. Powiem wam tyle, tak w skrócie. Mój kanał będzie też szedł trochę tematyką ekologii, to znaczy, że będzie kilka ekologiczna seria po prostu będzie. Pewnie po prostu seria eko. Będziemy tam rozmawiać o różnych sprawach. Mam nadzieję, że będzie wam się podobać format pogadankowy. Będzie też zmiana formatu. W przyszłym tygodniu, w sobotę, będzie już zmieniony format, zmienione intro. Więc to tyle z informacji, to tyle moim zdaniem z głównych powodów, bo przyczyn pewnie jest jeszcze setki, jak nie miliony. Także subskrybujcie, łapkujcie, trzymajcie się. Zdrówka, pa pa!